Wir wollen lesen aus dem Philipperbrief, aus Kapitel 2. Przeczytajmy z listu do Filipian, z drugiego rozdziału. Philipper 2, Vers 5 bis zum Ende des Kapitels. List do Filipian, drugi rozdział, od 5 wiersza do końca tego rozdziału. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie, zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem i nie na próżno się trudziłem. Ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się i cieszę razem z wami wszystkimi. Z tego tedy i wy się radujcie i cieszcie razem ze mną. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poślę do was Tymoteusza, abym i ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. Bo wszyscy inni szukają swojego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dziecię ojcu, tak on ze mną służył Ewangelii. Spodziewam się przeto, że poślę go do was zaraz, gdy tylko zobaczę, co ze mną będzie. Pokładam zaś ufność w Panu, że i sam wkrótce do was przyjdę. Uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do was Epafrodyta, brata, współpracownika i współbojownika mego, a waszego wysłannika i sługę w potrzebie mojej. Bo zaiste tęsknił do was wszystkich i bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście, iż zachorował. Bo rzeczywiście chorował tak, że był bliski śmierci, ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, lecz i nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. Dlatego tym śpieszniej posłałem go, abyście wy, ujrzawszy go, uradowali się znowu, a ja żebym miał mniej smutku. Przyjmijcie go więc w Panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu. Dlatego, że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć. Wenn ein Mensch zum Glauben an den Herrn Jesus kommt, bekommt er
ein neues Leben. Gdy jakiś człowiek uwierzy w Pana Jezusa, otrzymuje nowe życie. Es ist die Verantwortung des Menschen, sich zu bekehren. A ta rzecz nawrócenia się to leży po stronie odpowiedzialności człowieka. Indem er seine Sünden Gott bekennt. Przez to, że on swoje grzechy Bogu wyznaje. Und glaubt an den Namen und das Werk, das des Herrn Jesus, das er vollbracht hat auf Golgatha. I wierzy w imię i w dzieło Pana Jezusa, które on dokonał na krzyżu Golgoty. Das ist die Verantwortung jedes Menschen. Taka jest odpowiedzialność każdego człowieka. Aber wenn er das tut, geschieht gleichzeitig ein Werk Gottes in ihm. A gdy to uczyni, to od razu rozpoczyna się dzieło Boże w nim. Durch die Neugeburt schafft Gott in ihm ein neues Leben. Bo przez nowonarodzenie Bóg w nim stwarza nowe życie. Und das ist das Thema des Philipperbriefes. I taki jest też temat listu do Filipian. Das Glauben der Menschen dieses neue, dieses christliche Leben bekommen haben. Że wierzący ludzie otrzymali to nowe chrześcijańskie życie. Und dass dieses neue Leben in uns Glaubenden triumphiert über alle Schwierigkeiten und Probleme des Glaubenden. I że to nowe życie w nas wierzących triumfuje nad wszystkimi problemami życia wiary. Gott hat dem Glaubenden kein einfaches Leben versprochen. Bóg nie przyrzekł wierzącemu prostego, łatwego życia. Es gibt Schwierigkeiten und Widerstand auf dem Weg des Glaubenden. Są trudności i problemy na drodze wierzącego. Aber dieses Leben, das er durch den Glauben bekommen hat, ale to życie, które on otrzymał przez wiarę, es ist stärker als alle Schwierigkeit. One jest mocniejsze niż wszelkie trudności. Das ist das Thema des Geistes Gottes im Philipperbrief. Taki jest temat tego, taki jest temat, jaki Duch Boży tutaj nakreślił w liście do Filipian. Und wenn Paulus diesen Brief schreibt, inspiriert durch den Geist Gottes, a gdy Paweł pisze ten list inspirowany przez Ducha Bożego, dann ist er kein Theoretiker. To widzimy, że on nie jest człowiekiem teoretykiem. Denn er schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis heraus. Gdyż on pisze ten list, będąc w więzieniu. Er ist für den Glauben an den Herrn Jesus ins Gefängnis gekommen. On z powodu wiary w Pana Jezusa został wtrącony do więzienia. Und indem er diesen Brief schreibt, a teraz pisząc ten list, es ist tatsächlich ein Brief tiefster christlicher Freude. I rzeczywiście jest to list pełen głębokiej chrześcijańskiej radości. Zeigt er uns, dass dieses Leben, dieses ewige Leben in uns triumphiert über die Schwierigkeit. Pokazuje, że to życie wieczne w nas triumfuje. Das war damals so und das ist heute noch so. Tak wtedy było i tak jest po dziś dzień. Der eigentliche Kern dieses Briefes sind Kapitel 2 und 3. I rdzeniem całego tego listu to jest drugi i trzeci rozdział. In Kapitel 2 haben wir das Modell dieses christlichen Lebens. W drugim rozdziale oglądamy model, wzorzec tego życia chrześcijańskiego. Dieses Modell ist Christus in seinem Leben hier auf Erden. A tym modelem jest właśnie Chrystus w jego życiu tu na tej ziemi. In ihm hat dieses Leben sich vollkommen entfaltet. W nim to życie doskonale się objawiło. Und in Kapitel 3 wird uns gezeigt die Kraft dieses Lebens.
A w trzecim rozdziale pokazana jest moc tego życia. Das ist Christus droben verherrlicht. A to jest Chrystus, który jest uwielbiony w górze. Glaubende Menschen haben nicht nur Augen im Kopf. Wierzący ludzie nie tylko posiadają oczy w swojej głowie. Glaubende Menschen haben Augen am Herzen. Wierzący ludzie posiadają oczy na sercu. Und diese Augen des Herzens können in zwei Richtungen blicken. A te oczy serca potrafią spoglądać w dwóch kierunkach. Sie blicken einerseits beobachten das Leben des Herrn Jesus, wie er hier auf Erden lebte. Z jednej strony spoglądają na te życie Pana Jezusa, jakim on tu na tej ziemi żył. Und andererseits blicken sie nach dem Himmel und sehen ihn verherrlicht. A w drugim kierunku spoglądają w kierunku nieba i widzą go już uwielbionego. Das erste ist Vorbild. I pierwsze spojrzenie daje nam wzorzec, przykład. Das zweite ist Kraft. A drugie jest mocą. Christen haben ein vollkommenes Vorbild. Chrześcijanie mają doskonały wzorzec. Und sie bekommen Kraft von oben, diesem Vorbild nachzulegen. A z góry otrzymują moc, aby naśladować ten wzorzec. Wir haben in unserem Abschnitt, den wir gelesen haben, den Herrn Jesus als Vorbild. W tym urywku, który żeśmy przeczytali, też oglądamy Pana Jezusa jako wzorzec dla nas. Und er wird uns in Vers 5 bis 8 gezeigt in seinem Leben hier auf Erden. A w wierszach od 5 do 8 pokazany nam jest w swoim życiu tutaj na ziemi. Und in ihm ist dieses christliche Leben in Vollkommenheit dargestellt. I w nim to życie chrześcijańskie zostało w doskonały sposób objawione. Und in diesen Versen 5 bis 8 sehen wir die beiden großen Elemente des christlichen Lebens. A w tych wierszach od 5 do 8 oglądamy te dwa najważniejsze elementy życia chrześcijańskiego. Erstens er erniedrigte sich und zweitens er war gehorsam. Po pierwsze on uniżył się, a po drugie był posłuszny. Das sind die beiden Elemente des christlichen Lebens. To są te dwa główne elementy życia chrześcijańskiego. Gott gehorsam mit einem demütigen Herzen. Być posłusznym Bogu, mając serce pokorne. Wenn man auf der Reise ist und viele Glaubenden trifft, gdy się podróżuje i spotyka się wielu wierzących, dann trifft man manchmal Gläubige, die gehorsam sind. To spotyka się wierzących, którzy są posłuszni. Aber sie sind nicht demütig. Ale nie są pokorni. Das ist nicht die Gesinnung unseres Herrn. A takim nie było usposobienie naszego Pana. A manchmal trifft man sehr demütige Gläubige, die sind aber nicht gehorsam. A czasami spotyka się bardzo uniżonych wierzących, ale oni nie są posłuszni. Das ist auch nicht die Gesinnung des Herrn. To również nie jest usposobienie naszego Pana. Demut und gehorsam. Pokora i posłuszeństwo wird uns in Vollkommenheit gezeigt in Vers 5 bis 8. W doskonały sposób są nam pokazane w tych wierszach od 5 do 8. Er erniedrigte sich auf zweierlei Weise. On uniżył się w dwojaki sposób. Er war Gott gleich und wurde Mensch. On był równy Bogu, a stał się człowiekiem. Und als Mensch erniedrigte er sich, indem er den letzten Platz auf Erden einnahm. A będąc już człowiekiem, jeszcze się bardziej uniżył, zajmując najniższe, najskromniejsze miejsce na ziemi. Welch eine wunderbare Demut. Jakaż cudowna pokora. Aber er war auch gehorsam. Ale on również był posłuszny dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat.
I to w stosunku do tego zlecenia, jakie Bóg mu darował. Und es war ein besonderer Gehorsam. A to było posłuszeństwo szczególnego rodzaju. Gehorsam bis zum Tode. Posłuszeństwo aż do śmierci. Und es war ein besonderer, schlimmer Tod. A to przecież była szczególnego rodzaju i straszna śmierć. Er war gehorsam bis zum Tode am Kreuze. Bo był posłuszny aż do śmierci na krzyżu. In Vers 9 bis 11 sehen wir die Antwort Gottes auf so ein Leben. I w wierszach od 9 do 10 oglądamy odpowiedź Bożą w stosunku do takiego życia. Gott antwortet auf Demut und Gehorsam. Bóg odpowiada właśnie na pokorę i posłuszeństwo. Im vollkommenen Leben des Herrn Jesus. A w doskonałym życiu Pana Jezusa und auch im Leben von uns Gläubigen, wenn diese Elemente bei uns gefunden werden. I również w życiu nas, wierzących, jeżeli te dwa elementy zostaną w nas znalezione, to Bóg wtedy odpowiada. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. My tu czytamy, dlatego też Bóg wielce go wywyższył. Wegen seinem Gehorsam und wegen seiner Demut. Z powodu właśnie jego posłuszeństwa i uniżenia się. Und ihm einen Namen gegeben. I darował jeden Namen ist. Mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Und wir dürfen wissen, wenn das Wirklichkeit wird in unserem Leben. A my możemy też i o tym się dowiedzieć, że jeżeli to stanie się rzeczywistością również w naszym życiu, wenn diese Gesinnung des Herrn Jesus bei uns gefunden wird, i gdy takie usposobienie Pana Jezusa również będzie stwierdzone u nas, dass Gott darauf antwortet mit Segen in unserem Leben. To Bóg odpowie błogosławieństwem w naszym życiu. Wir haben dann im weiteren Verlauf des Kapitels vier verschiedene Personen oder Personengruppen. W dalszej treści tego rozdziału oglądamy cztery różne osoby, albo lepiej powiedziawszy, cztery grupy osób, die den Herrn Jesus als Vorbild. Osoby, które Pana Jezusa wzięły sobie w życiu za wzorzec. I mam nadzieję, że to również jest prawdą w stosunku do was wszystkich. Że i wy życzycie sobie, aby naśladować Pana Jezusa. I to w posłuszeństwie i w uniżeniu. Die Philipper. I tego życzyli również sobie Filipianie. Wir finden die Philipper in Vers 12. Czytamy bis o Vers 15. O tych Filipianach od 12 do 15 wiersza. Dann finden wir in Vers 16 und 17 zweitens den Apostel Paulus. W wierszach od 16 do 17 po drugie oglądamy tutaj osobę apostoła Pawła. In Vers 19 bis 24 Timotheus. W wierszach od 19 do 24 oglądamy osobę Tymoteusza. Und in Vers 25 bis 30 Epafroditus. A w wierszach od 25 do 30 oglądamy Epafrodyta. Glaubende Menschen, in denen die Gesinnung des Herrn Jesus sichtbar wurde. To są wszyscy wierzący ludzie, w których te usposobienie Chrystusowe było widoczne w ich życiu. Der Apostel Paulus nennt die Philipper in Vers 12 seine Geliebten. Apostoł Paweł nazywa Filipian w 12 wierszu umiłowanymi moimi. Er liebte sie, weil sie Leben aus Gott hatten. On ich miłował z tego powodu, że oni posiadali życie z Boga. Das ist wahre Bruderliebe. I taka jest prawdziwa miłość braterska. Aber er liebte sie auch, weil die Gesinnung des Herrn Jesus in ihrem praktischen Leben sichtbar wurde.
Ale on miłował ich również dlatego, że to usposobienie Chrystusowe w ich życiu w praktyce było widoczne. Und er hebt hervor, dass sie alle Zeit gehorsam waren. A on to podkreśla, że oni byli zawsze posłusznymi. Dem Worte Gottes gehorsam. Posłuszni Słowu Bożemu. Eine ganz wichtige Haltung im Leben des Glaubens. I to jest bardzo ważne nastawienie w życiu wierzącego. Alle Zeit gehorsam. Po wszystkie czasy posłusznym. In guten und in schweren Tagen. I to zarówno w dobrych, jak i w trudnych dniach. Hätte Paulus das auch von den Geschwistern in Orszesze schreiben können? Czy mógłby również i to napisać Paweł o wierzących z Orzeszo? Alle Zeit gehorsam. Że oni są zawsze, cały czas posłuszni. Er hat das festgestellt, als er bei ihnen war. A on to stwierdził, gdy był u nich. In seiner Anwesenheit. I w trakcie jego obecności u nich. Waren die Philipper gehorsam. Filipianie byli posłuszni. Der Apostel Paulus war eine starke Persönlichkeit. A apostoł Paweł to był, to była taka mocna osobistość. Wenn er, osobowość. Wenn er sich auch persönlich schwach fühlte. Nawet jeżeli on w swoim ciele czuł się słabym. Es ist ein Segen, wenn unter Geschwistern geistlich starke Brüder sind. To jest wielkim błogosławieństwem, jeżeli wśród wierzących będą mocni we wierze bracia. Die Geschwister auffordern zum Gehorsam gegen Gott und sein Wort. Którzy będą pobudzali wierzących do posłuszeństwa w stosunku do Boga i Jego Słowa. Es ist auch ein Segen, wenn es solche glaubenden Familienväter gibt. To również jest błogosławieństwem, jeżeli i istnieją tacy ojcowie wiary w domach, w rodzinach. Den geistlicher Kraft die Kinder auffordern zum Gehorsam gegenüber dem Wort. Którzy w tej duchowej mocy pobudzają dzieci swoje do posłuszeństwa w stosunku do Słowa Bożego. Aber der Apostel freute sich, dass dieser Gehorsam auch gefunden wurde in seiner Abwesenheit. A czytamy, że apostoł również cieszył się, że u Filipian to posłuszeństwo było również i znalezione w tym czasie, gdy jego tam nie było. Die Philipper hatten gemerkt, dass Gehorsam zum Wort Gottes mit Segen verbunden. Filipianie to zauważyli, że posłuszeństwo w stosunku do Słowa Bożego połączone jest z błogosławieństwem. Sie waren nicht nur gehorsam, weil Paulus sie dazu aufforderte. Oni nie tylko byli posłuszni z tego powodu, że Paweł ich do tego wzywał czy pobudzał, sondern es wurde ihr ganz eigener persönlicher Standpunkt. Ale to stało się również ich własnym i osobistym nastawieniem. Möchte ein Wort zu den Jungen sagen. Chciałbym teraz powiedzieć parę słów do młodych, die in glaubenden Elternhäusern aufwachsen dürfen. Którzy mogą teraz wzrastać we wierze w domach rodziców wierzących. Das ist ein großer Segen. A wiedzcie, że to jest wielkie błogosławieństwo. Glaubende Eltern zu haben, die die Kinder in Gottesfurcht erziehen. Że możecie posiadać wierzących rodziców, którzy swoje dzieci w posłuszeństwie wychowują. Aber es kommt der Zeitpunkt, wo die Jungen, die Kinder heranwachsen. Ale również i nadchodzi taki czas w życiu was młodych, że zaczynacie dorastać do takiego wieku. Und selbstständig im Glauben zu stehen haben. Aby stanąć już samodzielnie we wierze. Wenn ein Bauer einen Baum pflanzt. Gdy jakiś rolnik zasadzi jakieś drzewo.
dann stellt einen starken Pfahl, ein Rundholz. To obok tego drzewka wbija w ziemię wystarczająco mocny palik. Und bindet den Baum an den Pfahl. I on przewiązuje to młode drzewko do tego palika. Sonst würde beim ersten starken Wind umfallen. Bo wie, że inaczej to drzewko przy okazji wystąpienia pierwszego mocniejszego wiatru byłoby przewrócone. Aber Schritt für Schritt lockert Bauer dann das Gebinde. Ale następnie, jak drzewko wzrasta, to rolnik również i zaczyna luzować te wiązadła łączące drzewko z palikiem. Dass der Wind diesen Baum bewegt. Po to, aby wiatr mógł zacząć poruszać tym drzewem. Und dass dadurch die Wurzeln des Baumes stark werden. Po to, aby również i wzmocniły się korzenie tego drzewka. Und dann kommt der Moment, wo den Pfahl wegnimmt. A później nastanie na pewno i taka chwila, w której on już wyciągnie z ziemi palik. Und wo der Baum aufrecht steht, ohne Hilfe des Pfahles. I wie, że wtedy już drzewko będzie mogło stać samodzielnie, bez pomocy tego palika. Das muss die Entwicklung unserer jungen Geschwister sein. I właśnie taki musi być rozwój naszych wszystkich młodych wierzących. Sie brauchen die Hilfe der Eltern. Oni potrzebują tej pomocy rodziców. Sie brauchen die Hilfe der älteren Geschwister. Oni potrzebują również pomocy tych starszych wierzących. Aber sie müssen heranwachsen zu einem selbstständigen Stehen im Glauben. Ale oni muszą dorosnąć do takiego stanu, że będą mogli już samodzielnie stać we wierze. Wir finden dann diesen nicht einfachen Satz hier in Vers 12. I tu w wierszu 12 stwierdzamy, że zapisany niezbyt proste stwierdzenie. Die Philipper werden aufgefordert, ihre Errettung zu bewirken mit Furcht und Zittern, steht das auch so. Filipianie wzywani są, aby swoje zbawienie sprawowali z bojaźnią i ze drżeniem. Dieser Satz ist sehr missverstanden worden. To zdanie było wielokrotnie błędnie rozumiane. Viele denken, dass man an seiner Bekehrung arbeiten müsste. Wielu z tego powodu myśli, że trzeba co do swojego nawrócenia wiele napracować się. Aber das ist nicht die Bedeutung dieses Satzes. Ale to nie jest znaczenie płynące z tego wiersza. Muss jetzt etwas sagen über das Wort Errettung. Najpierw muszę powiedzieć coś na temat tego słowa zbawienie, czy ratunek. Es hat in Gottes Wort drei Bedeutung. I to słowo ma w Słowie Bożym trzy znaczenia. Es kann bedeuten, dass ein Mensch sich bekehrt. Może oznaczać i to, że człowiek się nawraca. So kennen wir dieses Wort vielleicht am besten. Może pod takim znaczeniem to słowo najwięcej znamy. Wir sagen von einem bekehrten Menschen, ist errettet. My o nawróconym człowieku mówimy czasami, że jest zbawiony. Das ist nicht falsch. Das ist biblisch. I to nie jest błędnem. To jest wyrażenie biblijne. Petrus spricht so in seinem ersten Kapitel. Piotr tak mówi w swoim pierwszym rozdziale listu swego. Durch die Bekehrung haben wir die Errettung bekommen. Przez nawrócenie otrzymaliśmy zbawienie. Und wir tragen diese Errettung durchs Leben, bis wir ans himmlische Ziel kommen. I to zbawienie niesiemy w swoim życiu aż do chwili, gdy dojdziemy do tego niebiańskiego celu. To jest cudowne zdanie w tym pierwszym rozdziale listu Piotra. On tam mówi o zbawieniu duszy,
którego żeśmy doświadczyli w dniu naszego nawrócenia się. Und dann sagt er, wir tragen diese Errettung davon. I dalej on mówi, że my od tego momentu nasze zbawienie niesiemy. Aber das Wort Errettung kann etwas Zweites bedeuten. Ale to słowo zbawienie może również i oznaczać drugą rzecz. Dass wir im täglichen Leben errettet werden aus Schwierigkeiten durch Gott. To oznacza również i to, że w naszym codziennym życiu jesteśmy wybawiani z różnych trudnych sytuacji przez Boga. Jesteśmy z tych sytuacji zbawiani. Die Errettung der Seele haben wir in 1. Petrus 1, Vers 10. Ratunek duszy oglądamy w pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział w 9. wierszu. Die Errettung aus den Umständen finden wir in 2. Korintherbrief, Kapitel 1. A ratunek z trudnych okoliczności życia znajdujemy opisany w drugim liście do Koryntian. Auch Vers 9. W pierwszym rozdziale, w 9. wierszu. Da spricht der Apostel Paulus, wie er von Gott errettet worden ist in Ephesus aus gefährlichen Umständen. Tutaj apostoł Paweł mówi o tym, że oni zostali wybawieni z trudnych, ciężkich sytuacji, jakie powstały w Efezie. Aber hier in unserem Vers, in Philipper 2, ale w naszym wierszu z listu do Filipian drugiego rozdziału haben wir die dritte Bedeutung der Errettung, oglądamy trzecie właśnie znaczenie tego słowa zbawienie. Das ist der Moment, wo der Glaubende eintreten wird in die Herrlichkeit des Himmels. Tutaj mowa jest o tym momencie, kiedy wierzący będzie wchodził do chwały niebios. Das ist sehr oft die Bedeutung von Errettung. Bardzo często jest takie właśnie znaczenie tego słowa zbawienie. Petrus schreibt in 1. Petrus 2. Piotr pisze w pierwszym liście Piotra w drugim rozdziale. Ich glaube im dritten Vers, wir wachsen zur Errettung. Zdaje się, w trzecim wierszu my wzrastamy w zbawieniu. Da meint er dasselbe wie Paulus hier, die Errettung bewirken. I miał na myśli to samo, co tutaj Paweł, mówiąc, że mamy swoje zbawienie sprawować. Es bedeutet mehr und mehr sich beschäftigen mit diesem Moment. A to dla nas w praktyce oznacza, że w życiu naszym mamy coraz to więcej zajmować się rozmyślaniem o tym momencie, wo wir vom Glauben zum Schauen in den Himmel eintreten. Gdy przejdziemy z wiary w oglądanie do chwały niebios. Unser Herr Jesus möchte, dass dieser Moment immer mehr unsere Herzen beschäftigt. Pan Jezus nasz chce, abyśmy coraz to więcej w naszych sercach zajmowali się tym momentem, tą chwilą. Das ist Wachstum im Glauben. I to jest właśnie wzrost we wierze. Man trifft das oft nicht sehr stark bei jungen Gläubigen. Nie spotyka się często tego w mocnym wymiarze u młodych we wierze. A man kann das finden bei Gläubigen, die alt geworden. Ale często można to stwierdzić u wierzących, którzy już są w starszym wieku. Die gewachsen sind im Glauben. Którzy już dorośli we wierze. Sie beschäftigen sich mit dem Moment der Entrückung. I oni zajmują się w myślach swoich tym momentem pochwycenia wierzących do Pana w górę. Vielleicht habe ich euch schon einmal von jenem Bruder erzählt. Może być już i tak, że już wam kiedyś opowiadałem o jednym z takich braci, który zestarzał się i nie mógł już chodzić do zgromadzenia. Nach jeder Versammlungsstunde kam ein jüngerer Bruder, um ihm zu erzählen, was sie gehört hat.
I po każdej godzinie zgromadzenia przychodził do niego młodszy brat i opowiadał mu, co w tej poprzedniej godzinie przeżywali. Aber immer wenn er in die Stube dieses alten Bruders trat, a ciągle na nowo, gdy on wchodził do pokoiku tego starszego wierzącego, dann hat zuerst der alte Bruder immer dieselbe Frage gestellt. To ten stary brat ciągle na nowo takie same pytanie stawiał. Und es war, hat man heute in der Versammlung auch etwas gesagt vom Kommen des Herrn Jesus zur Entrückung? Czy dzisiaj również na zgromadzeniu chociaż cośkolwiek powiedziano o przyjściu Pana Jezusa w celu pochwycenia wierzących do siebie? Dieser Tag lebte im Herzen dieses alten Bruders. Tak, ten dzień stał jako żywy w sercu tego brata. Und diese Errettung, dieses Kommen des Herrn Jesus zur Entrückung, darf unsere Herzen mehr und mehr beschäftigen. I to zbawienie, czyli przyjście Pana Jezusa w celu pochwycenia wierzących do siebie, może nasze serca ciągle na nowo i coraz to więcej zajmować i cieszyć. Allerdings gibt es im Leben des Glaubenden Hindernisse für dieses Wachstum. A tak poza tym w życiu wiary ciągle na nowo pojawiają się przeszkody w tym wzroście. Es gibt den Widerstand des Feindes. Bo przecież istnieje sprzeciwianie nieprzyjaciela. Es gibt die Verlockung dieser Welt. Istnieje przecież i pokusa tego świata. Und es gibt die Gefahr, dass die in uns wohnende Sünde uns zum Sündigen verleiten will. I również istnieje niebezpieczeństwo, że ten mieszkający w nas grzech zwiedzie nas do grzeszenia. Darum spricht der Apostel hier, dass wir mit Furcht und Zittern diese Rettung bewirken. I dlatego właśnie apostoł tutaj mówi, że mamy z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawować. Wir dürfen diese Gefahren nicht gering einschätzen für uns. Nie powinniśmy lekceważyć wszystkich otaczających nas niebezpieczeństw. Und dann gibt es noch etwas Viertes, das uns abhalten will, uns mit dem Himmel zu beschäftigen. A jest jeszcze czwarta rzecz, która będzie nam przeszkadzać, aby zajmować się niebem. Und das war besonders das Problem der Philipper. A to szczególnie był problem u Filipian. Die Philipper hatten allgemein einen sehr guten geistlichen Zustand. Ogólnie mówiąc, Filipianie stali w dobrym stanie duchowym. So dass der Apostel nicht ein einziges Mal von der Gefahr der Welt sprechen muss. Tak dobrym, że apostoł nawet ani jeden raz nie musiał ich ostrzegać przed niebezpieczeństwem ze strony świata. Auch das Wort Sünde kommt nicht ein einziges Mal im Philipperbrief vor. Również i słowo grzech nie pojawia się ani raz w tym liście do Filipian. Aber muss von einigen mit Weinen sprechen. Ale czytamy, że on o niektórych musiał mówić z płaczem. Dass sie auf das irdische sind. Że oni są usposobieni ziemsko. Da steht am Ende von Kapitel 3. Pod koniec trzeciego rozdziału tutaj o tym czytamy. Vers 19 am Ende. Pod koniec 19 wiersza. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Und das ist das doch, was uns oft abhält. Uns mit dem Himmel zu beschäftigen. I to jest właśnie przyczyna, która często nas powstrzymuje od zajmowania się sprawą nieba. Die irdischen Umstände, in denen wir stehen, te wszystkie ziemskie okoliczności, w których się znajdujemy, seien sie gut oder schwer. Obojętne, czy to są dobre okoliczności, czy trudności. Unser Jesus spricht davon in zweierlei Weise. To nasz Pan Jezus mówi o tym w dwojaki sposób. Er spricht erstens von der Gefahr des Betrugs des Reichtums. On po pierwsze mówi o niebezpieczeństwie tego oszustwa bogactwa.
und zweitens von der Gefahr der Sorgen des Lebens. A po drugie mówi o niebezpieczeństwie powstania trosk o życie. Gute und schwierige Umstände im Leben können uns abhalten vom Himmel. Dobre, jak również i trudne okoliczności życia mogą nas powstrzymywać od zajmowania się niebem. I my musimy zauważyć, że te niebezpieczeństwa istnieją. In Vers 13 zeigt die Gnade Gottes im Leben des Glaubenden. W wierszu 13 pokazuje nam łaskę Bożą w życiu wierzącego. Es ist immer etwas Schönes, über die Gnade zu sprechen. To zawsze jest rzeczą piękną mówić na temat łaski. Gott bewirkt zweierlei im Leben des Glaubenden. Bóg sprawuje dwojakie rzeczy w życiu wierzącego. Er bewirkt das Wollen und zweitens auch das Wirken. Bóg sprawia chęć, ale również też i wykonanie. Immer wieder wirkt Gott im Leben des Glaubenden den Wunsch, dem Wort Gottes zu gehorchen. Ciągle na nowo Bóg wywołuje w życiu wierzącego tą chęć, aby być posłusznym Słowu Bożemu. Und wenn wir diesem Wunsch Gottes entsprechen wünschen, entsprechen, i jeżeli my teraz sprostamy temu życzeniu Bożemu, dann bewirkt auch das Wirken. To następnie, gdy jest ta chęć, to Bóg również i sprawi, że nastąpi czyn, czyli wykonanie. Wir treten durch das Wollen in einen Weg des Gehorsams ein. My poprzez tą chęć wkraczamy na drogę posłuszeństwa. Und dann hält Gott in seiner Gnade uns aufrecht auf diesem Weg. A Bóg w swojej łasce nas zaczyna teraz podtrzymywać na tej drodze wiary. Wisst ihr warum? A wiecie dlaczego? Weil er wohlgefallen an uns hat. Dlatego, że On ma upodobanie w nas. Das ist die einfache Bedeutung von Vers 13. Takie jest najprostsze znaczenie tego 13 wiersza. Gott hat Freude und wohlgefallen an jedem seiner Kinder. Bóg cieszy się i ma upodobanie w życiu każdego ze swoich dzieci. Und er weiß, dass der Weg des Gehorsams für seine Kinder zum Segen ist. A on wie, że ta droga posłuszeństwa dla jego dzieci będzie drogą błogosławieństwa. Aber es gibt im Leben des Glaubenden nicht nur die Gnade. Ale w życiu wierzącego nie tylko jest objawiona łaska, es gibt auch die Verantwortung. Ale również i istnieje odpowiedzialność. Und das ist zu finden in Vers 14 und 15. A o tym czytamy w 14 i 15 wierszu. Es ist unsere Verantwortung, alles ohne Murren und zweifelnde Überlegung zu tun. My mamy teraz odpowiedzialność, aby wszystko wykonywać bez szemrania i powątpiewania. Das erste fängt im Herzen an, die zweifelnde Überlegung. Pierwsza z tych rzeczy rozpoczyna się od naszego serca, że zaczynamy powątpiewać. Das sind diese Gedanken des Zweifels, die aufkommen in unserem Innen. To są te myśli powątpiewania, które pojawiają się w naszym życiu. Zweifel an der Liebe und Güte Gottes. Powątpiewania w miłość i w dobroć Bożą. Und wenn wir sie nicht verurteilen, diese Gedanken, jeżeli my teraz tych myśli nie osądzimy, dann kommt unser Mund in Tätigkeit. To wtedy zaczynają otwierać się nasze usta. Dann beginnen wir zu murren. I wtedy zaczynamy szemrać. Und das ermahnt uns der Apostel, diese zwei Dinge abzuregen. I dlatego apostoł nas napomina, aby obydwie te rzeczy odłożyć na bok. Tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegung. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania.
Und dann ist es unsere Verantwortung, unbescholtene Kinder Gottes zu sein. A następnie to również leży po stronie naszej odpowiedzialności, abyśmy stali się nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi. Dass wir uns nicht zu Schulden kommen lassen gegenüber den Geschwistern und auch gegenüber den ungläubigen Menschen. Abyśmy nie byli w żadnym zakresie, w czymkolwiek winni w stosunku do wierzących, jak również i pozostałych ludzi. Möchte etwas vorlesen aus 1. Thessalonicher 4. Chciałbym przeczytać z listu, pierwszego listu do Tesaloniczan, z 4 rozdziału. 1. Thessalonicher 4, vers 12. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, 12 wiersz. Bitte. Tak, abyście wobec tych, którzy są poza obozem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Und einen zweiten Vers in 1. Petrus 4, vers 15. I drugi wiersz z pierwszego listu Piotra, 4 rozdział, 15 wiersz. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 15 wiersz. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Das ist die Bedeutung unseres Verses 15 in Philipper 2. Takie jest właśnie znaczenie naszego 15 wiersza drugiego rozdziału do Filipian. Glaubende Menschen sind aufgefordert zu scheinen wie Lichter in der Welt. Wierzący ludzie wzywani się są do tego, aby świecić w tym świecie jak światełka. Dieses Leben, das wir empfangen haben, darf scheinen als ein Licht. To życie, które żeśmy otrzymali, ono może świecić jako światłość. Möchte eure Gedanken beschäftigen mit den ersten Versen des Johannesevangeliums. I chciałbym teraz wasze myśli zająć pierwszym wierszem z Ewangelii Jana. Und da wird von unserem Herrn Jesus gesprochen. Tam jest mowa o naszym Panu Jezusie, dass er im Anfang bei Gott war, że on od początku był u Boga, und dass er selbst Gott ist. I to, że on sam osobiście jest Bogiem. Und dann fährt Johannes fort und sagt, in ihm war Leben. I Jan dalej ciągnąc mówi, w nim było życie. Und dann sagt er weiter, und das Leben war das Licht der Menschen. A dalej mówi, a to życie było światłością ludzi. Wenn das göttliche Leben sich offenbart bei den Menschen, jeżeli to Boże życie teraz się objawi u ludzi, dann offenbart es sich als Licht. To objawia się jako światłość. Denn diese Welt ist in der Finsternis. Dlatego, że ten świat jest pogrążony w ciemności. Das Leben muss sich als Licht offenbaren. I to życie musi się objawić jako światłość. Auch in unserem Leben. Również i w naszym życiu. Wir denken vielleicht an unser Zeugnis mit dem Mund. Może pomyślmy teraz o naszym świadectwie ust. Das ist vielleicht auch gemeint, aber nicht nur. Również i to jest na myśli, ale nie tylko to. Licht spricht nicht. Licht leuchtet. Światłość nie mówi. Światłość po prostu świeci. Es geht nicht darum, für uns Glaubende immer so viel fromm zu reden. To nie chodzi o to, abyśmy my, wierzący, tak wiele o sobie tak pobożnie mówili. Es geht darum, mit der ganzen Kapazität des Lebens als Licht zu scheinen. Nie, tu bardziej chodzi o to, aby całą szerokością i objętością swojego życia świecić jako światłość. Die Bibel meint hier Himmelslichter, wie Sterne. Tutaj Biblia ma na myśli światłość, jaką świecą ciała niebieskie, czyli gwiazdy. An denen die Menschen sich orientieren können. Według których ludzie mogą teraz orientować się. Ich komme aus einem Land aus der Schweiz, wo die ungläubigen Menschen
die Bibel nicht lesen oder die Menschen die Bibel nicht mehr lesen. Ja pochodzę ze Szwajcarii, a więc z takiego kraju, w którym niewierzący ludzie nie czytają Biblii. In der Bibel legt Gott seinen Willen vor. Bo w Biblii Bóg objawia swoją wolę. Aber wenn die Menschen die Bibel nicht lesen, können sie den Willen Gottes nicht wissen. A jeżeli ludzie nie czytają Biblii, to również i nie mogą znać woli Bożej. Und doch können sie den Willen Gottes sehen. Ale jednak mogą tą wolę Bożą widzieć. Im Leben von treuen und gottesfürchtigen Glaubenden. W życiu wiernych i bogobojnych wierzących. Sie können die Bibel nicht lesen. Sie wollen die Bibel nicht lesen. Oni nie chcą Biblii czytać. Aber sie können ihre Augen nicht verschließen vor dem Leben der Glaubenden. Ale nie mogą przecież zamknąć swoich oczu, które widzą życie osób wierzących. Er sagt hier, ihr scheinet wie Lichter. On tutaj mówi do nas, że wy świecicie jako światła na świecie. Darstellend das Wort des Lebens. Przedstawiając sobą to słowo żywota. Was meint er damit? Co on ma na tym myśli? Ma na myśli. Johannes erklärt es uns in seinem ersten Brief. A Jan, on wyjaśnia nam tą sprawę w swoim pierwszym liście. Das Wort des Lebens, das ist Christus. Bo tym słowem żywota jest Chrystus. Er ist der vollkommene Ausdruck des Lebens Gottes im Menschen. On jest tym doskonałym wyrażeniem życia Bożego w człowieku. Das ist unsere Aufgabe. I takie jest też nasze zadanie. Von Brüder und Schwestern. I to zarówno braci, jak i sióstr. Von Alten und Jungen. I to zarówno starszych, jak i młodszych. Und der Apostel zeigt, dass das zur Freude führt. I apostoł tutaj pokazuje, że to doprowadzi do radości. Er sagt das in Vers 16 bis 18. On o tym mówi w wierszach od 16 do 18. Ein Leben des Gehorsams und der Demut. Jest to pokazane życie posłuszeństwa i w pokorze. Führt zu einer tiefen geistlichen Freude. Które prowadzi do głębokiej i duchowej radości. Persönliche Freude. Osobistej radości. Und gemeinsame Freude. I społecznej radości. Das ist, was er sagt in Vers 17 und 18. To jest to, o czym on mówi w wierszu 17 i 18. Freue ich mich und freue mich mit euch. Ja raduję się i cieszę się razem z wami wszystkimi. Dann wünscht er, dass die Philipper sich auch freuen. I on życzył sobie również tego, aby również i Filipianie się cieszyli. Und dass sie sich mit ihm freuen. A mianowicie, aby cieszyli się razem z nim. Es ist mein tiefer Wunsch, dass wir so praktisch leben. Tak, to jest moim głębokim pragnieniem, abyśmy my w praktyce w ten sposób żyli. Dass etwas sichtbar wird im Alltag von der Gesinnung unseres Herrn Jesus. Aby było widoczne w naszej codzienności cośkolwiek z tego usposobienia naszego Pana. Sein Gehorsam und seine Demut. Jego posłuszeństwo, jak również też i jego pokora i uniżenie. Und das wird zu einer tiefen Freude. A to doprowadzi do głębokiej radości. Zu einer persönlichen Freude. I to do radości osobistej. Und zu einer gemeinsamen Freude. Ale również i do radości społecznej. Einmal sagte Jesus in Johannes 16. Raz kiedyś Pan Jezus powiedział, mamy to zapisane w Jana 16 rozdział. Da spricht er von seiner Freude. On mówi w tym rozdziale o jego radości. Und er wünscht, dass seine Freude auch in uns seinen Jüngern ist. A on życzy nam tego, aby jego radość była również i w nas, jego uczniach. Unser Jesus ging den Weg des Gehorsams mit tiefer Freude. Nasz Pan Jezus szedł tą drogą posłuszeństwa
żyjąc w głębokiej, wielkiej radości. Und er ruft uns allen zu. A on do nas wszystkich teraz woła: Lernt von mir. Uczcie się ode mnie. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ja jestem cichego i pokornego ducha. Nehmet auf euch mein Joch. I weźcie na siebie jarzmo moje. Und dann sagt er, mein Joch ist sanft. A następnie dodaje: a jarzmo moje jest miłe albo łagodne. Und meine last ist leicht. A ciężar mój jest lekki. Der Weg in konsequenter Nachfolge hinter dem Herrn Jesus. A życie prowadzone w konsekwentnym naśladowaniu Pana Jezusa ist verbunden mit einer tiefen geistlichen Freude. Połączone jest z przeżywaniem głębokiej duchowej radości.